powiem szybko o przedsiębiorczym influencerze. No właśnie, ja jestem... co jestem? Właścicielem agencji Tears of Joy. Jest to agencja, która jest taką kreatywną agencją mikroinfluencerską, tak to nazywam. Nie jesteśmy kolejną platformą, która skupia iluś tam set czy tysiące influencerów. Staramy się każdorazowo zawsze wyszukiwać odpowiednie osoby do akcji. I tak, mamy doświadczenie, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że często spotykam się w internecie z różnego typu opiniami dotyczącymi tego, że albo źle się współpracuje z agencją, albo narzekają agencje, że źle się współpracuje z influencerami, twórcami, bo są nieprofesjonalni. Kilka będzie rzeczy. Przez to, że jest mało czasu, obiecuję wam, że postaram się nie jąkać po prostu, żeby było szybciej. I też nie będę dawał jakiejś większej liczby przykładów, a po prostu w żołnierskich słowach opowiem takie moje doświadczenia i przemyślenia, które myślę, że pozwolą nam wszystkim lepiej współpracować, czyli wam z agencjami, z markami, a nam agencjom i markom z wami, żeby żyło się lepiej. Pierwsza rzecz. Nie wstydźcie się. Nie ma nic gorszego niż wstyd. Wstyd jest jakimś takim czymś wrodzonym, myślę, i takim zaszczepionym u nas, szczególnie w naszym kraju. Ludzie się po prostu wstydzą opowiadać o sobie, ludzie wstydzą się mówić o tym, co robią dobrego, bo boją się od razu jakiejś fali krytyki. Boją się przede wszystkim tego, że jeżeli się pochwalą, to zaraz usłyszą: o Jezu, co on tam się chwali, tam przecież to nic szczególnego. Często tak jest. Ja miałem ten sam problem, ze swoją nową firmą chociażby, ze startupem, który tam sobie ogarniają taką aplikacją, która zamienia telefony w aparaty analogowe. I się tym jakoś nie chciałem chwalić, ale potem się okazywało, że jak mówiłem o tym, to ludzie, to nagle się otwierały drzwi. Otwierały się drzwi do różnych innych fajnych możliwości. Wy macie blogi, macie konta na Instagramie, robicie zdjęcia, piszecie teksty, tworzycie filmy, robicie naprawdę fajne rzeczy. Chwalcie się tym wszędzie, gdzie się da. Nie wstydźcie się tego, bo nie wiecie tak naprawdę, kogo obdarzycie tą historią i kto ją usłyszy i kto ją przekaże dalej, bo to też jest istotne. Jeżeli macie fajne historie, historie mają to do siebie, że są przekazywane dalej. To nas prowadzi wszystko do networkingu. Pojawiacie się na takiej środzie, co jest super i co mnie naprawdę, no, ja się z tym się akurat powtarzam, ale to mnie bardzo cieszy. Pojawiacie się i korzystajcie z tego, żeby pogadać chociażby z osobą obok, żeby pogadać z kimś, z kim stoicie w kolejce do piwa albo do toalety, bo też nie wiecie, czy ta osoba nie zna kogoś, kto jest wam w stanie pomóc, albo czy ta osoba nie wspomni o was potem w jakiejś tam rozmowie, że a no właśnie, ostatnio gadałem z taką dziewczyną czy z takim facetem, on właśnie tworzy to, o czym ty mi teraz mówisz. Nawet nie wiecie, ile ja zapytań dotyczących kampanii reklamowych otrzymuję od osób, których nie znam, a które się powołują na inne osoby, które opowiedziały o mnie. Dobrze? Zrozumiałem tak? Czy ja na przykład powiedziałem tobie, a ty powiedziałaś jej i ona do mnie przychodzi, a jej nie powiedziałem, tak? Tak to działa i to naprawdę działa, uwierzcie mi. Tylko musicie trochę wyjść poza tą strefę komfortu, teraz mówię jak jakiś taki ten, jak to się nazywa? Tak. Nie, ale to nie chodzi, dobra. Czyli tak, networking, a ładnie powiedziała to Marysia, sieciowanie, tak? Po polsku. Kolejna rzecz, ach, nie wyszedł mi GIF. Bo tutaj jest tak, że myszka Miki daje mini prezent i odwrotnie. Bycie blogerem na początku, ale nie tylko na początku, myślę, że przez cały czas, to jest bardziej dawanie niż branie. W sensie każdy chciałby brać, czyli dostawać zlecenia na kampanię, zarabiać pieniądze, dzięki czemu móc się realizować, jest super. Ale na początku trzeba dawać, i nawet nie na początku, tylko cały czas trzeba dawać. Z tym będziecie się spotykać w tym sensie, że będziecie, albo już jesteście pewnie, proszeni kilka razy o wycenę, o jakieś tam, kiedy jesteście tam dostępni, czy zrobicie to, to i to, po czym nagle okazuje się, że z takiej akcji nici. Nie? I pewnie jest to dla was frustrujące, ale tak to jest. Pamiętam, jak na początku jeszcze z Adamem pracowaliśmy. Adam tworzył piątą z kolei prezentację ofertową dla klienta, tego samego. No i już był taki naprawdę na skraju wyczerpania. Mówi, kurczę, po co my to robimy? Piąty raz coś tam dla nich tam robimy, nic z tego nie ma. Ja mówię, poczekaj, no może to nie wyszło, to nie wyszło. No i okazało się po jakimś czasie, że ta szósta już weszła, tak? Potem siódma weszła, tak się udało. Tak to niestety jest. To nie jest wina, to, że dostajecie jakieś tam zapytanie, które nie wychodzi, to nie jest wasza wina.
Przynajmniej nie zawsze. To jest wina, znaczy to nie jest niczyja wina, no tak wygląda świat, że pewnie zbriefowanych jest 5 influencerów, oni są zaprezentowani klientowi. Klient wtedy sobie myśli, a może klient ma gorszy nastrój, o tym jeszcze powiem. Tak to po prostu jest. Jest to pewna funkcja, w sensie taka skala, no jak to tak jest ze wszystkim. No. Jeżeli wykonacie 10 telefonów, czy 100 telefonów, sprzedając Biblię przez telefon, to może za 101 razem ktoś od was kupi, tak? I będziecie lepsi, i będziecie lepiej do tego podchodzić, tym oczywiście ten współczynnik wygrywania będzie dla was lepszy, czyli dawanie. Tak, teraz przejdziemy do takich kwestii bardziej technicznych niż merytorycznych. Magic Button, no właśnie. To jest coś, co mnie zawsze irytuje najbardziej chyba z tego wszystkiego. Pewnie irytuje też innych, bo ja nie mówię, że jestem świętym. Ale ten Magic Button to jest przycisk odpowiedź w mailu. Znaczy to, co z czym ja się spotykam bardzo często, to wysyłam zapytanie, też abstrahując już od tego, że znalezienie kontaktu do was czasem naprawdę graniczy z cudem. W sensie jest jakiś blog, jest tam formularz, ja w formularze za bardzo nie wierzę, uważam, że one w ogóle są nieczytane, ale dobra, no to już dostałem, znalazłem tam waszego maila, wysyłam wam maila i piszę konkretnego, w sensie o co chodzi, jaka data, kiedy, zakres pracy, proszę o wycenę i jakieś tam jeszcze inne rzeczy, no i nie dostaję nic, nie? I teraz tak, domyślam się, że możecie być niezainteresowani akcją, tak? Ale fajnie byłoby otrzymać odpowiedź, cześć Łukasz, twoja akcja mi nie odpowiada. Bo w tym momencie, jeśli ja będę miał drugą akcję, to gwarantuję wam na 92%, że nie wyślę wam ponownie zapytania, no bo wiem, że nie odpowiadacie. A to, co jest najistotniejsze w takiej pracy, którą wykonuję ja i wykonujemy my w naszej firmie, to jest to, że musimy... że zawsze mamy za mało czasu, tak? Zawsze klient nagle się okazuje, że on musi zrobić akcję jakąś, że musi szybko wydać budżet, albo jakaś inna tam agencja też nas o coś prosi i się okazuje, że no to miało być zrobione, oni to gdzieś tam mieli 2 tygodnie, bo to widzę tam po mailach, bo tam wiecie, tam się przerzucają, a nagle na dzień przed deadline'em my dostajemy tam zapytanie, jazda, tak? No i chcemy się wykazać, no bo czemu nie? No zawsze chcemy. Jest okazja, żeby zrobić coś fajnego, tak do tego podchodzę, więc chcemy się wykazać. No i wtedy piszę do innych właśnie tam do was, może nie do was personalnie, ale do twórców. No i uwierzcie mi, że na 20 wysłanych maili dostaję odpowiedzi od 6-7 osób, nie? Moim zdaniem ten współczynnik jest no, słaby, tak? Bo jeżeli mam znaleźć, a mówimy tu o kampaniach z mikroinfluencerami, tak? Gdzie to jest jakiś taki nowy trend i też wy zaczynacie, to jesteście brani pod uwagę, ci początkujący, średnio zaawansowani powiedzmy twórcy są w większości przypadków brani pod uwagę przy większej akcji, w sensie nie jesteście sami, tak? Agencja może sobie, znaczy marka pozwala sobie, żeby wziąć jednego blogera wysoko zasięgowego, ale jeśli chodzi o tych małych, to często bierze właśnie 5 czy 10 mniejszych, żeby zbudować podobny zasięg, tak? Ale przy lepszym zaangażowaniu, bo to co też cechuje mikroinfluencerów, no to jest to, że u was jest to większe zaangażowanie, dlatego ja w to wierzę. Także tak, odpowiadajcie proszę na maile. Piszcie nie lubię cię, cokolwiek, tak? Ale będę wiedzieć tam przynajmniej, potem nie wiem, czy będę musiał skasować tego maila, ale już zostawmy to. Ale to pomoże nam w pracy i wam też, bo jeżeli będzie kolejna akcja, to do niej zostaniecie zaproszeni. No właśnie, po co jest ten miś? Brzmiało to słynne pytanie w filmie Stanisława Barei. No i nikt nie wiedział, po co jest ten miś i dzięki temu to było dobre, bo wtedy nikt się nie pytał też, tak? I tak było na początku z Facebookiem. Był ten Facebook, przyszedł tam ze Stanów, my mieliśmy swoje grono, to grono było po prostu społecznością, nikt tam nie myślał, żeby robić akcje marketingowe, ale przed Facebook, no i powstały te fanpage'e. I to wtedy była taka era, gdzie każdy chciał mieć fanpage, tak? Ale jak się pytało potem, czy to marketera, czy to klienta, po co ten fanpage, no to tak każdy mówił, no konkurencja ma, tak? Albo trzeba mieć po prostu, tak? I tam były wtedy takie czasy Eldorado, gdzie się tam walczyło i ten Soul Trender był najważniejszy, ten ranking, żeby przebić milion, być jako tam pierwszym fanpage'em, który przebije milion, być największym tam fanpage'em. Wydawali kasę, setki tysięcy złotych, a teraz okazuje się, że mają organiczny zasięg na poziomie 3%, nie? Czyli najpierw kupowali tych fanów, teraz do nich i tak nie docierają. Ale nieważne, z tym się mierzyliśmy kiedyś.
A teraz wy się też trochę mierzycie z tym. W sensie jest jakaś potrzeba rynku i świadomość, która rośnie, tak, że akcje z influencerami, z twórcami internetowymi są istotne, ale tak trochę ludzie mówią sobie, no są istotne, inni to robią, może ja zrobię, ale jaki to przynosi efekt, tak, nie wiadomo. Natomiast różnica jest taka, że marketerzy, domy mediowe, agencje reklamowe i klienci już też są już nauczeni, żeby nie robić rzeczy bez sensu trochę, tak? Już nie przepalają tak pieniędzy, w sensie przepalili raz się na Facebooku, robiąc jakieś tam też aplikacje po kilkadziesiąt tysięcy złotych i tak dalej. Teraz jak chcą współpracować, chcą spróbować czegoś nowego, czyli współpracy z wami, to już żądają jakichś efektów, żądają liczb. Jeśli nie efektów, to przynajmniej liczb. Czyli żeby te rzeczy były mierzalne. Także u was już tego misia nie ma trochę. Musicie się przygotować na to, że nikt nie zrobi tej akcji po prostu, żeby zrobić, bo to jest teraz w trendzie, tylko chcą jakiś konkretny zasięg, chcą konkretne kliknięcia, chcą jakieś konwersje. Dlatego przygotowując się, prosząc was, w sensie to też moim zdaniem nie muszę was o to prosić, ale fajnie, gdyby każdy z was to miał przygotowane. I nie tylko dla mnie, tylko po prostu dla osób, które będą was pytały. Bo często jest tak, że ja piszę maila właśnie tutaj ten, czy możesz podać jakiś tam zasięg, no i czekam potem, to poczekaj, muszę tam sprawdzić statystyki i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem, jeśli prowadzicie właśnie tak, podchodzicie do tego biznesowo, tak? Prowadzicie biznes pod tytułem tworzenie treści w internecie. To jest ten biznes. Powinniście co miesiąc mieć przygotowany plik, czy to w formie PDF-a, czy to w formie prezentacji z danymi z poprzedniego tam miesiąca, tak? Żeby ktokolwiek do was nie napisze o jakiejkolwiek tam porze dnia, to wy macie po prostu załącz i idziecie z tym, tak? I jest to. Znaczy macie od razu już przygotowane dane, które pokazują, nie wiem, czy UU, czy jakieś tam zasięgi, tak? Tam średnie, cokolwiek, ale dzięki temu skracacie czas sobie, jesteście najszybciej odpowiedzialni. Uwierzcie mi, że często też tak jest, że o tym, z kim się współpracuje przy danej kampanii, decyduje czas odpowiedzi. Bo klient chce szybko, ja wysyłam 10 maili, muszę mieć przynajmniej tam 3, żeby zbudować tam jakiś tam zasięg, dostaję 3, no to ich od razu śle dalej, tak? A czwarta osoba czasem już niestety musi się obejść ze smakiem współpracy ze mną, czy z naszym zespołem. Czyli pierwsza rzecz, przygotowujcie sobie taki fajny, nie wiem czy w formie PDF-a, też żeby to było czytelne, żeby to nie były jakieś takie screeny, wiecie, pocięte jakoś tam dziwnie, tylko żeby to też wyglądało to estetycznie, żeby łatwo było zobaczyć. Czyli, że macie zasięg, macie to, siam to, lajki, komentarze, nie wiem, cokolwiek, chwalcie się tym, tak? To, co mówiłem też na początku, nie wstydźcie się tego. Kolejna rzecz, o którą ja zawsze proszę i co dziwne, często dostaję odpowiedzi, ale po co mi to, albo nie. Czyli ja zawsze proszę w kontakcie, jeżeli już proszę, piszę maila pod tytułem czy zgodzisz się na współpracę, jeśli tak, to określ proszę cenę, podaj swoje statystyki i to, że akceptujesz tam te warunki jakieś wstępne. Proszę cię także o twój numer telefonu. Pozdrawiam. Ale czemu proszę? Proszę dlatego, że mam świadomość, że nie wiem czemu, ale nawet mimo to, że teraz no maile są jak SMS-y, tak? Bo każdy ma skrzynkę na telefonie i widzi powiadomienie, że dostaje maila, to jednak czasem szybciej skontaktuję się z wami dzwoniąc i się szybko tam dopytują, szczególnie, że to jest dynamiczna sprawa. W sensie nagle klient mówi, a może zróbmy jeszcze coś tam, tak? No to ja wtedy szybko piszę maila, a dostaję odpowiedź tam za dzień, tak? Bez sensu. Ja bym wolał zadzwonić, powiedzieć, słuchaj, jest tak i tak, okej, no dobrze, to potwierdzę jeszcze ci na mailu. Tak, akcja, nie? To jest to, o co was proszę. Kolejna rzecz to pieniądze. No właśnie, bo tak, część pracuje, w sensie jest działalność gospodarcza, tak? Jak ja się pytam o wycenę, to też jest warto, żeby z waszej strony była jasna tam deklaracja, że zgadzam się na stawkę 700 zł netto na fakturę, tak? Albo że umowa tam o dzieło i chcę dostać 500 zł, ale na rękę, tak? W sensie, bo często jest tak, że ktoś tam pisze, ja się pytam ile, dostaję odpowiedź, nie wiem, 1200 zł, tak? A potem się okazuje, że nie na fakturę, że brutto, że netto, że coś tam z VAT, bez VAT. I rodzą się takie problemy, wiecie, no koniec końców chodzi o to, żeby to zrobić i te problemy, jakby sobie tam popatrzę, to nie jest jakaś tam duża kasa, ale zawsze, no nie fajnie, no. Fajnie mieć to dogadane, żeby dwie strony były happy, tak? Tak to. No i ostatnia rzecz, też prośba, bo często już jest też tak, żebyście pisali mi, ja piszę, czy w tym terminie jest ok,
ale nie chodzi mi o sam termin, kiedy możecie współpracować, ale też o waszą dostępność. Jesteśmy właśnie po takiej akcji, która się wydarzyła, czy która trwa? Trwa i się wydarzyła. I tam mieliśmy bardzo dużo uczestniczek, dla których tam świadczyliśmy odwrotnie. One świadczyły usługi dla nas, jeśli chodzi o tworzenie treści. I co? No i było tak, że chcieliśmy jakąś tam poprawkę w jakimś zdjęciu, czy w jakimś filmie. Okazywało się, że ta dana osoba pracuje do godziny 18, tak? Albo może tylko w weekend, nie? Więc też fajnie byłoby, żebyście określali sobie wy, że na przykład jasno tam zaznaczacie, że kontakt z wami jest tylko w godzinach takich, że jak są poprawki, to możecie robić tylko wtedy, bo to też pozwala w planowaniu pracy, nie tylko nam, ale też wam, no bo potem jest takie trochę stawianie się pod ścianą. Klient coś od nas oczekuje, mamy podpisaną już umowę z klientem, a to są rzeczy niedogadane, to w ogóle to, co my robimy i co wy robicie, to jest wszystko dosyć zagmatwana sprawa, bo to jest naprawdę taka dynamiczna praca. To nie jest praca z komputerem, gdzie ja tam kupuję na Facebooku, wpisuję, że chcę mieć zasięg, nie wiem, 100 tysięcy, wpisuję, że wydaję dziennie 800 zł, klikam tam, no, utwórz tą kampanię, tak, i to sobie idzie, tak? No to jest prosta sprawa. Współpraca z człowiekiem jest zawsze trudna, bo po pierwsze charaktery, a po drugie właśnie to, że komuś coś się może stać. Była dzisiaj tutaj z nami, już nie ma, tak, Żanety? Poszła pewnie. No tak, poszła. Słyszeliście płacz dziecka, właśnie jedna z blogerek, Żaneta Ochmańska, i ona też znajomiła kampanię, no i w trakcie tej kampanii urodziła, co było super. No ale też właśnie potem tam były trochę tam problemy, no bo tutaj terminy się zbliżają, nie jej, a nasze. I tak, ale wszystko się skończyło dobrze, no, ale wszystko się skończyło super. No bo to jest życie, tak, ludzie? I tyle. Okej. Okay. Ostatnia taka rzecz, która jest istotna. W sensie, tu jest marka, a tu jesteście wy, tak? Są twórcy, jest marka. I wy myślicie, że współpracujecie z marką. No tak się mówi, tak? Robicie coś dla marki. Otóż, po pierwsze, to jest tak, że często między marką a wami jeszcze jest agencja. Tutaj akurat nasze logo fajnie się komponuje z tamtymi dużymi markami. I tak, więc to też nie jest tak, że wy współpracujecie bezpośrednio z marką, tylko jest jakiś tam pośrednik. Ten pośrednik nie jest tylko po to, żeby zgarniać kasę. Ten pośrednik jest po to, żeby stanowić pewien bufor, po pierwsze, bezpieczeństwo między wami a klientem, bo klient ma często różne dziwne tam pomysły. Poza tym klient nie ma tam na to czasu, tak? No to jest normalna rzecz, że wynajmuje kogoś, żeby ktoś to za niego zrobił. Ale... Słucham? Trochę tak, tak. Ale też patrzcie na to, to nie chodzi, że to jest marka i agencja, tylko to są wszystko ludzie. Tutaj dałem zdjęcie Adama, który dzielnie realizuje kampanię u nas. Po stronie klienta też jest człowiek. To jest ważna rzecz, naprawdę. W sensie, on ma jakąś wizję swoją, wy macie jakąś wizję swoją. To jest w ogóle, dla mnie to jest bardzo często, tak sobie myślę, że to nie ma prawa się zdarzyć, no bo jednak tworzycie coś waszego, a tu wchodzi ktoś z innego świata. No każdy świat ma, wy macie swoją markę, klient ma swoją markę, tak? I nagle klient chce, żeby jego marka zaistniała w waszej marce. Nie? I gdyby tak pomyśleć, jakby tak nagle Microsoft chciał z Apple'em coś zrobić, nie? No to tak, to byłoby ciężko, nie wiem, no, albo nawet z Burger Kingiem, no oni mają różne jakieś kultury też pracy. Pewnie by się jakoś tam dogadali gdzieś tam na jakimś obszarze, ale to jest ciężkie. Także to są ludzie. I wiecie co, i ta pani z tej marki jakiejś tam, to też nie jest tak, że ona po prostu jest robotem i ona, dobra, robimy kampanię tutaj, może, nie wiem jakie ona ma cele. Ona może mieć cel taki, że ta kampania z wami może się okazać jej ostatnią szansą na zdobycie awansu na przykład, tak? Bo przyszedł jakiś tam wyżej, tam menadżer powiedział, że dobrze, zrób coś tam fajnego, trzeba tam wykazać, nie wiem, wzrost, naprawdę. Po tylu latach w tej branży mam świadomość tego, że często przychodzą jakieś cele z Hongkongu, gdzie po prostu trzeba uzupełnić Excela, który ma jakieś cele, i to jest najważniejsze w jakiejś tam firmie. Są duże marki, a te cele są takie, no właśnie, no tak jest, no. I ona musi po prostu wpisać, tak? Wpisać musi, że spełniła to tam taki cel. Także te powody, dla których ktoś też współpracuje z wami, często się kłóci o coś i tak dalej, no bywają różne, więc może być tak. Może to być, że ona, nie wiem, zbudowała dom i się boi teraz, że nie będzie miała tam na kredyt. Albo się martwi tym, że po prostu, no budowała dom i teraz musi go sobie
urządzić i tylko ma głowę w tym. A może ma dziecko takie uśmiechnięte, ale może mieć taki problem, tak? Albo może być jeszcze taka Cruella Demon, ale to nie jest akurat Cruella, czy to jest Cruella Demon? Nie, to z innego filmu, dobrze. Ale podobna. Dla mnie to jest taki, tak, symbol Cruella Demon, po prostu. Więc jest czasem taka postać w takich firmach różnych, która gdzieś tam z tylnego rzędu też lubi sobie tam porządzić, tak? I lubi swoje pięć słów, pięć groszy wrzucić, nie? I ona się może znać na przykład na tym, ale może się nie znać, tak? Może usłyszała od swoich wnuków albo od swoich dzieci coś tam, że jakiś tam bloger jest teraz super, nie? Bo zobaczyła to na jego tam komórce. No i ona będzie cisnąć, że to ten, a wam to nie pasuje, i nam to nie pasuje, i nikomu to nie pasuje, nie? Także może być i tak. Moim zdaniem dopasowanie to jest bardzo ważna rzecz. Ja wiem, że wy będziecie bronić waszych wizji i tak dalej, ale czasem to nie jest kwestia tego, żeby zrobić coś wbrew wam. Czasem to jest kwestia tego, żeby może trochę zdezerterować z takich pozycji powiedzmy technicznych i powiedzieć, okej, nie zrobię tego, ale na przykład zrobię wam dodatkowe Insta Stories, tak już upraszczając, tak? Jest dużo takich rzeczy, gdzie wy możecie trochę handlować. No to jest pewnego tam rodzaju taka gra między wami, a między marką, tak? No nie wiem, dla mnie, jeżeli nie wiem, jakiś twórca dostaje zlecenie tam na film, to dla mnie już jest oczywiste to, że on też ten film będzie promować, tak? W sensie promować na swoim tam Facebooku, na swoim Instagramie, na swoim Insta Stories. A czasem jest tak, że dowiaduje się, a to jeszcze tam dodatkowo trzeba to tam zapłacić, tak? No jeżeli jakiś twórca już coś tworzy, to moim zdaniem jemu też powinno zależeć na tym, żeby ten materiał był wyświetlony. Są takie rzeczy, w sensie czysto ludzkie. Czyli to dopasowanie, ale też I dochodzimy do tego, że to jest trochę taka wasza szansa mniejszych twórców na wygranie z tymi większymi, gdzie już tam możemy tam powiedzieć, że rynek już został tam podzielony, jest tam, nie wiem, MaFashion i jakieś tam inne takie znane tam persony, że grupa Abstra, tak, oni już ten. Ale moim zdaniem, jeśli jesteście dopasowani, w sensie dopasowujecie się, reagujecie szybko, jesteście przygotowani, to naprawdę jesteście w stanie wygrać z takim Goliatem, no? Możecie być takim tam Dawidem, ale tymi wszystkimi akcjami naprawdę jesteście w stanie wygrać sporą liczbę briefów. Na koniec też ważna rzecz, bo rozmawiałem o tym temacie jeszcze z moim bardzo dobrym kolegą Marcinem Siekierskim, który jest też mistrzem, jeśli chodzi o pozycjonowanie stron, i właśnie powiedział o pozycjonowaniu. Bo często jest tak, szukamy na przykład, tak? My jako agencja. Znajdźcie nam blogera budowlanego. No więc ja trochę co pierwsze robię, no to wpisuję w Google bloger budowlany, tak? No i jeśli macie bloga, który jest dobrze wypozycjonowany, będziecie na pierwszym miejscu i gwarantuję wam, że do was wejdę jako pierwsze kliknięcie, no bo tak się robi w Google, tak? Wchodzi się na pierwsze tam wyniki. Jeśli macie bloga, który jest pewnej rodzaju niszy, na przykład jest motoryzacyjny, no znaczy to nie jest nisza, tak? Ale nawet, tak? W sensie mamy już jakiś tam temat, najgorzej będzie z modowymi, tak? I z lifestyle'owymi. Ale coś, co was tam wyróżnia, to pamiętajcie o tym, posiadając takiego bloga, żeby go wypozycjonować właśnie na te frazy takie, nie wiem, czy brandowe, czy branżowe, tak? Bo to też dzięki temu będziecie bardziej widoczni. O to wszystkim chodzi. Podsumowując, sobie stanę tutaj, nie wstydźcie się, spotykajcie się z innymi, co teraz tam robicie. Pamiętajcie, żeby zamiast dawać, nie, odwrotnie, zamiast brać, dawać, tak? Przygotujcie się, naprawdę, to będzie dla was też łatwo, bo nie będziecie musieli za każdym razem skanować, bo potem macie to takie są powklejane te JPEG-i z różnych tam, wiecie, tam Analyticsów, Instagrama i tak dalej. Potem wy tego tam szukacie znowu, a tak macie ładny dokument. Dopasować się, pamiętać, że marka i agencje to też ludzie. Pozycjonować się i takie najważniejsza rzecz, to po prostu miejcie z tego radość, bo jeżeli robicie, w sensie nie wyobrażam sobie, że ktoś na tej sali jest twórcą internetowym i robi to z przymusu, jeśli tak jest, to przykro mi po prostu, ale miejcie po prostu z tego radość, nie tylko z tworzenia, ale też ze współpracy. No, nie wiem, myślę, Adam, czy potwierdzisz, ale ja robiąc kampanię z wami jako twórcami, mam dużą radość.
i Adam chyba też ma radość, bo też staramy się robić te rzeczy takie, żeby się nie wstydzić tego, nie? W sensie nie chcemy być, i chyba nikt nie chce, jednak pracując w branży marketingowej, tak naprawdę, takimi mirkami, tak? W sensie nie robimy plakatów z gołymi babami i kalendarzy, które potem są u naszych tam mechaników, tak? No nie o to nam chodzi. Jednak chodzi o to, żeby zrobić coś, co albo będzie fajną akcją po prostu innowacyjną, albo będzie fajną akcją, która przyniesie coś społeczności. Czy to wam, czy to waszym czytelnikom, czy to po prostu ludziom, mówiąc tam górnolotnie. To tyle. Dziękuję wam za uwagę. Dziękuję, że byliście dzisiaj cierpliwi bardzo.